Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Czasy się zmieniają, a wszystko staje się coraz większe. Większe mięśnie posiadają kulturyści. To samo dotyczy rozmiarów współczesnych strongmenów. Co za tym idzie, to jedzenie przez reprezentantów tych dyscyplin większych niż wcześniej ilości pożywienia. Zanim przejdę do dzisiejszych zawodników, warto przyjrzeć się temu, jak jedli oni kiedyś, na przykładzie Arnolda Schwarzeneggera. Oczywiście każde źródło będzie mówiło co innego. Na przykład tutaj można przeczytać, że jest on teraz praktycznie weganem, co świetnie widać na zdjęciu, gdzie grilluje ze swoim synem. Tak czy inaczej, rozmawiamy tu o jego diecie, kiedy był kutrystą, i tutaj oszacowano jego dzienne przyjmowanie kalorii na 3825. W jednym z wywiadów mówił, że jadł 1 gram białka na każdy funt masy ciała, czyli około 2 na kilogram, co oznaczało 250 g łącznie, a najlepiej działało na niego 5 posiłków dziennie. Wspominał, że nigdy nie należał do ludzi jedzących dużo i na przykład na śniadanie. Wystarczały mu zaledwie 3 jajka, wiecznicy z bekonem i jakimiś pomidorami czy cebulą, a na obiad 300 gramów steka z ziemniakami i warzywami. Nie znalazłem dokładnej rozpiski jego diety, ale od razu widać, że jadł raczej niedużo i będzie stanowiło to świetny kontrast z ilościami, które kulturyści spożywają współcześnie. Starałem się znaleźć takie materiały, gdzie było dokładnie podane co i w jakich ilościach jest jedzone, ponieważ na przykład na bardzo znanych nagraniach z Runim Colemanem takiego komfortu nie ma. I mimo, że widać, że je dużo, a przede wszystkim jego pudełko z suplementami osiąga niesamowite rozmiary, to konkretnych wartości tu nie przedstawię. Mówił jednak o tym w podcaście u Joe Rogana. Jego standardowy posiłek składał się z około 450 g kurczaka i połowy kubka ryżu, czyli około 110 g i takich posiłków jadł dziennie 6. Jak wspominał, jedzenie w ten sposób wymagało od niego budzenia się w środku nocy, by zjeść i potem znowu iść spać. Tak wyglądających 6 posiłków oznaczałoby jakieś 2,7 kg kurczaka oraz 660 g ryżu, czyli około 5000 kalorii. Trafiłem także na widoczną teraz na ekranie rozpiskę podającą 5332 kalorie, ale nie jestem w stanie potwierdzić jej wiarygodności. Przeglądając materiały dużych kulturystów, takich jak właśnie Coleman czy Jay Cutler, który mówił, że na posiłki przeznaczał przynajmniej 5-6 godzin dziennie. Licząc czas na jedzenie i gotowanie można odnieść wrażenie, że spokojnie w ich przypadku spożywanie posiłków jest pracą na pełnym etacie. Katler kaloryczność swoich posiłków szacował na 5000, kiedy był na redukcji i przygotowywał się do zawodów, a poza sezonem starał się spożywać 1000 g węglowodanów i od 300 do 400 g białka, co samo w sobie zawiera 5600 kalorii, a a do tego dochodzą tłuszcze, ale tutaj ile ich spożywał nie podawał. Ogólnie można przyjąć, że dla dużych kulturystów absolutny minimum stanowi 5000 kalorii dziennie, a widełki zamykają się w granicach 7000. I tutaj na przykład Phil Heath deklarował, że zjada dziennie 6400 kalorii. Oczywiście u każdego zawodnika ta liczba będzie się wahać w zależności czy buduje masę, czy traci wagę do zawodów, ale zakres od 5 do 7 tysięcy spożywanych w 6-8 posiłkach, czyli jedzenie najrzadziej co 3 godziny, wydaje się miejscem, gdzie znajduje się większość kulturystów Open. Oczywiście występują tu odstępstwa. Na przykład William Bonak pokazywał swoją dietę 7 tygodni przed Arnold Classic 2020 i kaloryczność wynosiła tu 4600. Trafię także na rozbieżne dane dotyczące fila z rozpiską na ponad 9 tysięcy, ale ciężko uwierzyć, że byłby w stanie przyswajać ponad 900 gramów białka każdego dnia. Tak czy inaczej to, co powiedziałem do tej pory, daje przybliżony obraz tego, jak wygląda dieta najlepszych kulturystów, co może wydawać się dużo, ale na pewno nie w porównaniu z tym, co za chwilę pokażę. Może niekoniecznie kulturystą w znaczeniu zawodnika, który wychodzi na scenę, ale kulturystą wizerunkowym jest Ilia Golem, o którym niedawno nagrywałem odcinek. Na drodze do wagi 360 funtów, czyli 163 kg, nagrał materiał z całego dnia jedzenia, gdzie całość jego posiłków miała wartość 16,5 tysiąca kalorii. Pierwszy posiłek 6:30 rano, 300 gramów płatków owsianych, 1100 kalorii. Drugi 11:10, wizyta w barze sushi, 108 kawałków stanowiące ponad 1,5 kg ryżu i około 800 gramów łososia, a ten jeden posiłek to prawie 4000 kalorii, czyli więcej niż przeciętna osoba zjada w ciągu całego dnia. Trzeci, 12:30, czyli niecałe półtorej godziny później, trzy porcje po około 400 g, co łącznie dało 1300 g wołowiny i 3100 kalorii, a żołądek na najbliższe 2,5 godziny zamknął naleśnikiem. Posiłek czwarty, 15:40, prawie 600 g ryżu, czyli 60% dziennego spożycia tego produktu, bo jak mówił, dziennie zjada 1 kg ryżu jaśminowego, a do tego dorzucił ser i oliwki. Posiłek piąty, 16.50, także zgaduje, że od skończenia poprzedniego minęła niecała godzina. 300 g spaghetti i 200 g sera. 1800 kalorii. 6:19:30 1400 g steka. 3100 kalorii i 700 g twarogu I tyle samo kalorii. O 21.15 zaprosił wszystkich do naleśnikowego wyzwania, polegającego na sprawdzeniu, ile naleśników jest w stanie zjeść w jednym posiłku. Zatrzymał się na liczbie 14, a cały dzień zakończył na 16,5 kalorii. Do tego jak mówił, wypija dziennie 7,5 litra wody, a także ma tak zwane posiłki nocne czyli budzi się w nocy i zjada od jednego do dwóch steków z Ilia waży obecnie 165 kg, czyli w świecie strongman nie byłby wcale duży. I teraz czas przyjrzeć się, ile jedzą zawodnicy, których waga dochodzi do 200 kg. Na oficjalnej stronie zawodów Najsilniejszy Człowiek Świata można znaleźć informację, że trenujący strongman może zjadać do 10 tysięcy kalorii dziennie. Jest tam także cytat: Piker Drinklidge wspomina moment, kiedy w trakcie kręcenia gry o tron w Chorwacji Haftor usiadł do obiadu i zjadł 7 całych kurczaków. Mówi się, że Brian Shaw, kiedy trenował, zjadał na śniadanie jajusznicę z 10 jajek, a jest to tylko jeden z jego 6 posiłków w ciągu dnia. Z różnych strongmenów wybrałem do prześledzenia dnia jedzenia Haftora Bjornsona, który opublikował ten materiał w trakcie przygotowań do wygranych potem przez niego Arnold Strongman Classic 2020. Zaczął pierwszym posiłkiem o 7 rano, składającym się z dzielicznicy 6 z jajek, 3 grzanek i trzydzieści 9:33, drugi, ale niestety nie podawał tutaj konkretnych gramatur składników. Tak czy inaczej, nic rewolucyjnego czy efektownego jak Golema się tu nie działo. Jadł ryż z mięsem, takim jak stek czy kurczak i różnymi warzywami, głównie szpinakiem, przez następne cztery posiłki, a dzień zamknął tzw. Tak cheat mealem, wizytą w restauracji i dużym stekiem i innymi produktami, których raczej nie ma sensu wymieniać. To, że Bjornsson mający 206 cm wzrostu i ważący na Arnold Classic, jeżeli się nie mylę, 206 kg, zjada 10 tysięcy kalorii dziennie, pokazuje jak mało prawdopodobna jest dieta Phila Hifa o wartości prawie takiej samej, chyba że przez bardzo krótki okres czasu. W artykule Men's Health z 2019 także na około 10 tysięcy kalorii określano dietę Strongman, Ediego Holla i Briana Shaw. Nie wiem, czy te trzy przykłady są wystarczające, by tak zrobić, ale myślę, że można tę liczbę uznać za złoty standard na najwyższym szczeblu strongman. Pozostaje jeszcze pytanie, ile taka dieta kosztuje. Eddie Hall w jednym z wywiadów dla London Real mówił, że wydawał na jedzenie 300 funtów, czyli 1500 zł tygodniowo. Oznacza to 6000 zł miesięcznie i można spodziewać się, że najwięksi kulturyści przez to, że jedzą mniej od Strongmanów, wydają także trochę mniej, ale też może stanowić to równoważnik nie najgorszej pensji. Znalazłem nagranie, na którym koszty swojej diety szacował Phil Heath. Wymieniał 200 dolarów, czyli jakieś 800 zł tygodniowo na samego kurczaka, a łącznie z innymi rodzajami mięsa jak stek czy ryba, mówił o kwocie od 60 do 90 dolarów dziennie czyli między 240 a 360 zł, co oznacza koszt miesięczny od 7200 do 10800. Przyznam, że rachunki mogą wydać się przesadzone, chyba że wybiera produkty o absolutnie elitarnej jakości. Do tego należy doliczyć koszt węglowodanów, który jednak stanowi jedynie ułamek ceny białka oraz wcale nie tanie suplementy, spożywcze czy też wprowadzane do organizmu inną drogą. Myślę, że oglądanie materiałów, na których kulturyści przy Strongmanie jedzą, może uświadomić, że tak naprawdę trening jest najłatwiejszą częścią. Na koniec serdeczne podziękowania dla Sebastiana Wójcika, Kamila Majewskiego i Radosława Czurza za dołączenie do grona osób mających wkład w mój kanał. Jeżeli materiał Ci się podobał pamiętaj, że możesz w tym momencie zasubskrybować w bardzo dużym stopniu pomagając mi w dostarczaniu Ci kontentu. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.